Maciej Wolny, witam państwa serdecznie. Zaczynamy gorące pytania na antenie telewizji w Polsce.pl i witam serdecznie również moich i państwa gości, którymi są pan poseł Dariusz Kurzawa, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, Trzecia Droga. Panie pośle, kłaniam się pięknie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I pan poseł Filip Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Panie pośle, kłaniam się pięknie również. Panie Sieniecko, witam serdecznie. Panowie, zaczynamy naszą rozmowę od pilnej, można powiedzieć, informacji, gorącej informacji dotyczącej zmian w rządzie, bo te mają pojawić się oficjalnie o godzinie 12:00, to zapowiedziała Kancelaria Prezydenta. Prezydent Andrzej Duda ma dokonać zmian w składzie Rady Ministrów i rzecznik rządu przekazuje, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma być jedynym wicepremierem w rządzie. Pozostali wicepremierzy złożyli rezygnację z funkcji wicepremierów i pozostaną ministrami. Jak tę zmianę ocenia pan poseł Filip Kaczyński ze swojej perspektywy, co to oznacza dla obozu Prawa i Sprawiedliwości, dla obozu Zjednoczonej Prawicy? No bez wątpienia, panie doktorze, oznacza to, że pan prezes Jarosław Kaczyński w większej mierze chce wziąć stery w swoje ręce i bardzo dobrze, bo oczywiście, jak wszyscy wiemy, jest to fundament naszego obozu, fundament Zjednoczonej Prawicy. No i po prostu warto, aby dzisiaj miał zdecydowanie większy wpływ na rządzenie państwem, tak ważnym okresie, w jakim jesteśmy teraz, parę miesięcy przed wyborami. Więc oczywiście decyzja jak najbardziej słuszna, popieram. A jak odbiera tę decyzję ze swojej perspektywy, z perspektywy jednak konkurencji politycznej, pan poseł Dariusz Kurzawa? Jednak musi być źle po stronie Zjednoczonej Prawicy, skoro pan prezes Kaczyński musi wrócić do rządu i uspokoić zapewne sytuację wewnątrz tego ciała. Otóż pewnie przed wyborami będzie chciał uciszyć wszelkiego rodzaju spory na prawicy między ludźmi, tutaj pana ministra Ziobry, pana premiera, ale także jeszcze inne frakcje, które są bardzo silne w Prawie i Sprawiedliwości, w Zjednoczonej Prawicy. Właściwie no, można powiedzieć tak, no, prezes jest tylko jeden i tak naprawdę no, będziemy mieli do czynienia nie z wicepremierem, tylko z nadpremierem. Wiadomo, że jest to szef partii, który kreuje, zresztą tak jak tutaj mój przedmówca był łaskaw też wspomnieć, kreuje całą politykę Zjednoczonej Prawicy. Wobec tego tak naprawdę wydaje mi się, że pan prezes Jarosław Kaczyński powinien zostać premierem, a nie udawać, że będzie jakimś wicepremierem, skoro tak naprawdę to on rządzi Zjednoczoną Prawicą i stara się też rządzić całym krajem. Z jakim skutkiem, no to sami widzimy. Jak na to odpowie pan poseł Filip Kaczyński? Czy rzeczywiście prezes Jarosław Kaczyński zostanie nadpremierem, jak to określił pan poseł Dariusz Kurzawa? I czy rzeczywiście jest to odpowiedź na problemy wewnętrzne w Zjednoczonej Prawicy, częste starcia takie na argumenty polityczne ze strony właśnie raz premiera Mateusza Morawieckiego, czy to ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro? No pojawiały się tego typu różnice zdań u tych panów. Czy to jest też odpowiedź, ta decyzja powrotu prezesa Jarosława Kaczyńskiego do rządu, właśnie na te problemy wewnętrzne? Panie redaktorze, oczywiście tego typu zarzuty ze strony opozycji, też dziennikarzy, którzy wspierają opozycję, padają no, od bardzo wielu lat. Dla mnie i myślę, że dla każdego racjonalnego człowieka nie ma w tym nic dziwnego, że prezes partii rządzącej, czy najważniejsza osoba, człowiek, który zbudował tą frakcję od wielu, wielu lat, znamy historię Porozumienia Centrum, później Prawa i Sprawiedliwości, zbudował, można powiedzieć, no, partię, która z powodzeniem sprawuje rządy już drugą kadencję i bardzo na to liczę, że będzie sprawowała po raz kolejny, no, podejmuje te kluczowe decyzje w polskim państwie. Nie ma w tym nic naprawdę zdrożnego i też wyzywanie pana prezesa od szeregowego posła, jak ma to w zwyczaju choćby pani poseł Jakiran, jest po prostu śmieszne. Nikt tego nie ukrywa, że prezes Jarosław Kaczyński podejmuje kluczowe decyzje, a że w tym momencie jest potrzeba, żeby wszedł do rządu po to, aby wzmocnić też pewnie i skonsolidować, też tego nie ukrywam, w jakimś stopniu Radę Ministrów. No jest to dla mnie rzecz naturalna i nie doszukiwałbym się tutaj
absolutnie żadnego jakiegoś drugiego dna czy czegoś zdrożnego. Przecież pan prezes Jarosław Kaczyński pełnił już funkcję wicepremiera, wcześniej pełnił również funkcję premiera. No wiadomo, że też podczas kampanii wyborczej, jeśli chodzi o działania stricte, które są po stronie partii rządzącej, mówię o zarządzanie partią, strukturami, no też są istotne, więc szczerze mówiąc nie dziwię się, że akurat pan prezes w tym momencie nie może objąć fotela premiera, no bo wiadomo, poniekąd musi też tutaj trzymać pieczę nad tym, co się dzieje w partii. Mamy zmianę w Prawie i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o rząd, tę, o której rozmawiamy. Mamy zmianę dotyczącą szefa sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Może to są ruchy, które po części odpowiadają również na zaostrzającą się kampanię wyborczą, zaostrzającą się między innymi przez chyba język, czy też narrację polityczną, której używa szczególnie podczas swoich wystąpień do wyborców lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Czy to może być również jeden z powodów tych zmian w Prawie i Sprawiedliwości, pan poseł Dariusz Kurzawa? Bardzo możliwe, natomiast ja powiem tak, że jak obserwuję tą scenę polityczną, dla mnie to jest coś nowego. Ja jestem posłem pierwszą kadencję, wcześniej przez wiele lat pracowałem w samorządzie czy w administracji. I z tego typu zachowaniami, z takim poziomem agresji nie miałem nigdy do czynienia. Ja mam często wrażenie, niestety tutaj, że gdybyśmy uzbroili w jakiś sposób, ja mówię zawsze o maczugach, prawą i lewą stronę Sejmu, to tak naprawdę no, posłowie chyba i PiSu, i Platformy z całym szacunkiem by się pewnie pozabijali. Dobrze, że my jesteśmy gdzieś po środku, to jakoś to jeszcze rozgraniczamy i może jesteśmy takim buforem bezpieczeństwa. Dlatego trzecia droga, dlatego też inne podejście, inne wyjście w polityce. My pokazujemy ten inny język. Natomiast ja obawiam się, że zarówno tutaj nominacja pana prezesa Kaczyńskiego, i tu zgodzę się z moim przedmówcą, że choćby ze względu na siwe skronie należy się szacunek panu prezesowi. Mi się nie podoba osobiście zachowanie pani poseł Jachiry. Oceniam je bardzo negatywnie, bo jest młodą kobietą i choćby przez to powinna okazywać szacunek starszym ludziom, i mnie tego nauczono w domu, i szkoda, że ktoś inny takich wartości też nie wnosi do parlamentu, a przydałoby się, żeby takie zachowania były powszechne. Natomiast nie podoba mi się to, że ta kampania się zaostrza, i tutaj zarówno rzeczywiście przez usta lidera Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, ale także i liderów Prawa i Sprawiedliwości, bo myślę, że no, mimo wszystko tutaj pan poseł Kaczyński też się ze mną zgodzi, że no, ten język jest bardzo ostry, często nieparlamentarny. A szkoda, bo możemy się sprzeczać na tej arenie tutaj sejmowej, ale róbmy to w sposób jakiś cywilizowany, a nie tak, że wygląda, że za chwilę się niektórzy rzucą sobie do gardeł i poleje się krew. No, nie tędy droga, teraz tym bardziej przed kampanią wyborczą, właśnie już mamy taką prekampanię. Wydaje mi się, że ona będzie bardzo ostra. Jeżeli tutaj na czele kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości stanął pan Joachim Brudziński, no to też zwiastuje, że ten język będzie bardzo ostry. Będą zagrania takie naprawdę nie fair poniżej pasa. I tutaj tak naprawdę no, widzimy, że obydwa te ugrupowania chciałyby w jakiś sposób spolaryzować tę scenę polityczną i pokazać, że jest tylko jeden, czy przepraszam, dwa wybory. Między PiS-em albo nie PiS-em, czyli między, nie wiem, KO a Prawem i Sprawiedliwością. No, nam o się tym to się nie przekonamy. Polacy mają trzeci wybór, mają trzecią drogę. Trzecią drogę. O trzeciej drodze też sobie szerzej porozmawiamy jeszcze w kolejnym naszym programie wejściu. Natomiast chcę wrócić gdzieś do tych słów Donalda Tuska, byłego premiera, obecnie lidera Platformy Obywatelskiej, które padły w Poznaniu podczas wiecu czy spotkania z wyborcami. Posłuchajmy sobie jednej z tych wypowiedzi na początek. Tak naprawdę to jak w takim ponurym serialu, w jakimś ponurym filmie, w czymś przecież wydawałoby się zupełnie nierealnym. Dzisiaj ta władza to są seryjni zabójcy kobiet. To oni odpowiadają za śmierć tych kobiet. To na nich, na ich głowy, panie Kaczyński, na pańską głowę spadają te tragedie, te śmierci, ta żałoba. Seryjni zabójcy kobiet, to mówi Donald Tusk w stosunku do obozu rządzącego, i kolejna wypowiedź już odnośnie samego prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Znowu od kilkunastu godzin nowe słowo robi furorę w Polsce, referendum. Chcę wam powiedzieć, już tam widzę hasztagi, referendum rozpaczy. No, spojrzałem tak na
prezesa i widzę, że, przepraszam za to sformułowanie, ale ja i tak jestem delikatny przecież, że prezes naprawdę ma pełne gacie. On ma gacie pełne referendum. No i tutaj odnieśmy się do pewnej wypowiedzi. Profesor Radosław Markowski, socjolog z SWPS, w rozmowie z Gazetą Wyborczą został zapytany o język Donalda Tuska zaprezentowany na wiecu w Poznaniu. Język jest jak najbardziej adekwatny i wyraźnie widać, że wcale nie szkodzi to Tuskowi. Mam trochę pretensje częściowo też do mediów, że od samego początku, od 2015 roku, myśmy nie używali odpowiednich słów. Myślę, że ludzie oczekują ostrego języka, czy rzeczywiście ostrego języka, czy takiego, jak zaprezentował Donald Tusk podczas tego wiecu, ludzie oczekują w kampanii wyborczej. Pan poseł Filip Kaczyński. Panie doktorze, to co reprezentuje sobą pan Tusk, to jest zjawne nawoływanie do agresji, nawoływanie do nienawiści. Znamy historię Polski, naszego kraju i choćby kwestię politycznego mordu świętej pamięci pana Marka Rosiaka. Naprawdę, na miłość Boga, jeśli pan Tusk w dalszym ciągu będzie używał tego typu oskarżeń, tego typu frazesów, kto jest odpowiedzialny za czyjąś śmierć, za chwilę sam doprowadzi tego typu działaniami do śmierci. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, jeśli chodzi o te sformułowania, które były w tym drugim państwa materiale. Chciałem zadać pytanie, czy wyobrażacie sobie państwo, żeby pan Jarosław Kaczyński kiedykolwiek używał sformułowania w stylu, że ktoś ma pełne gacie, przepraszam bardzo, to jest tak rynsztokowy styl, który w żaden sposób nie przystoi byłemu premierowi, byłemu wysoko postawionemu również urzędnikowi w Brukseli. No po prostu nie. W mojej opinii tego typu przekazy zdecydowanie będą szkodzić Tuskowi, mimo tego, co uważają dziennikarze, bo jednak to grono ludzi racjonalnych i mówiąc nawet tak wprost, no, dobrze wychowanych, nie akceptuje tego języka. Mówię o tym aspekcie rynsztokowego języka, czyli używania takich sformułowań, a tym bardziej języka, który w jawny sposób może spowodować czyjąś krzywdę, śmierć. Oczywiście również tutaj zespół z Platformą i z opozycją idą niestety sprzyjającym dziennikarze. No, wspomniałem to już haniebne sformułowanie, haniebny wpis pana Lisa na Twitterze dotyczący komór czy do obozów koncentracyjnych, które wiadomo dla wszystkich naszych Polaków, to jest dla Polaków, dla naszych rodaków. Pan redaktor Lis później tłumaczył, że chodziło o coś zupełnie innego i że nie został dobrze zrozumiany, no ale można mieć co do tego wątpliwości. Ja dopytam pana posła Dariusza Kurzawę w takim razie, jak pan ocenia te wypowiedzi Donalda Tuska, choć ta ocena w zasadzie już w naszym programie się pojawiła, ale ja pytałem przed momentem na antenie telewizji w Polsce.pl wiceministra cyfryzacji Adama Andruszkiewicza o to, czy pewne granice w debacie politycznej zostały przez te wypowiedzi przekroczone. Wiceminister powiedział, że Donald Tusk podeptał te granice. Jak pan ocenia tę wypowiedź, czy się pan pod nią podpisze? Przede wszystkim te granice depczą zarówno politycy Prawa i Sprawiedliwości, również i ten język jest też bardzo ostry, bo wystarczy posłuchać niejednej debaty w Sejmie, gdzie opozycja jest określana mianem, nie wiem, złodziei, sługusów Berlina, czy są czasami też ostrzejsze sformułowania. Proszę sobie zobaczyć kilka programów, na przykład w TVP Info albo w Telewizji Polskiej. No przecież tam się leje niesamowity hejt w stosunku do polityków opozycji, do emigrantów, do ludzi LGBT i tak dalej. No to chyba nie w tym kierunku powinniśmy pójść. Ja czuję ogromne obrzydzenie tym, co się dzieje w polityce. Ja tutaj też rozumiem, że to są wiece, język wiecowy ma swoje jakieś tam też prawa. Zobaczymy, jak podsumujemy sobie tą całą kampanię na jesień, w październiku. I ja myślę, że ten język zarówno odpowiada i Prawu i Sprawiedliwości, i Platformie Obywatelskiej, bo mówię, no te dwie partie chcą pokazać, że to tylko my tutaj istniejemy i też przez taką silną polaryzację, przez język czasami też takiej agresji, chcą po prostu zdominować tę scenę polityczną. A to nie tędy droga.
Ja opowiadałbym się za dialogiem, za tą trzecią drogą. Za spokojną rozmową. Ja mam nadzieję, bo ja jestem co prawda sporo starszy od pana Filipa Kaczyńskiego, pana posła Filipa Kaczyńskiego, ale myślę, że jak gdyby te młodsze pokolenia posłów chyba prędzej znajdują mimo wszystko wspólny język w parlamencie i wydaje mi się, że niektóre osoby po prostu powinny sobie czasami dać spokój z polityką, z jej kreacją. Więcej o polityce za chwilę porozmawiamy w naszym programie, skupiając się na sondażach i o tym, jakie poszczególne ugrupowania mają poparcie wśród wyborców. To wszystko za chwilę na antenie telewizji w Polsce.pl. Widzimy się w tym samym składzie.